dzisiejszym odcinku mamy specjalnego gościa i jest nim Wojan! Pu pu pu, siema! I w dzisiejszym odcinku dostaniesz ode mnie moce administratora w Pet Simulator X. Co? Niemożliwe, poka. No, ale nie, zanim to patrz, poczekaj, tylko masz trady wyłączone. A, dobra. Chciałem coś ci podarować. Nie jest to może duży prezent, ale ma specjalną moc. Dobra. Dobra. O, ty jesteś partnerem. Tak. Spotkałem się z partnerem, niesamowite. Dobra. I masz tutaj, nie jest to może, ale jest... Podpisany przeze mnie. Podpisany, let's go, dziękuję. I się świeci, specjalnie widzisz się na... I normalnie będzie za tobą też się świecił. I dobra, teraz ale masz... Kozak. Okay. Ale kozak, dobra, czekaj, gdzie on jest teraz? O. Let's go, let's go. I masz go teraz za sobą, dobra. I teraz robimy tak, jak dobrze pewnie wiesz, no teraz ta mapa wygląda mega dziwnie początkowa. Ale przejdziemy, przejdziemy sobie do pierwszego sekretu i tutaj się przejdziemy, zobacz. Mamy tutaj Dakera, co nie? Ale coś się kryje pod nim. Pod tajna nim. Baza? No i teraz ci pokażę, co tam się kryje. Tajna baza pod... Wow, mam frikama. Tak, okay. Masz frikama i wlatujemy pod ziemię. Okay. I zobacz, co... Jedzenie! Co? Tak, i one tu już jest i nikt nie wie, o co tu w ogóle chodzi. No dobra. I może masz... pety będą mogły jeść. I czemu zmienia kolor? What? No, buguje się, jak je zobaczymy i no, to zmienia kolory i ogólnie, no. Ale masz jedzonko, a obok zobacz, co jest w ogóle. No właśnie wieżowce, w sensie te apartamenty. Tak, to są te budynki, które są, naprawione. Aha, czyli oni czekają, jak szminie update, co nie? Tak, no bo teraz są górę nogami, a teraz dają je... Prawidłowo dałem pod spodem, a to dalej góry nogami. Ja się czuję, jakbym oszukiwał, nie? Na kreatywie teraz latał. Tak, no to trochę takie oszukiwanie jest. Dawaj, give player huge cut. A, czekaj, już się dajemy. Give huge cut. O nie, nie działa. O, stary, czekaj, zaraz będzie... O nie! O, zaraz będzie huge cut? Nie, nie będzie. Jest... Wow, co to było? Nie ma, dobra. Czy miałbyś jakieś miejsce na mapie, które chciałbyś polatać może? To pójdziemy specjalnie ten. Cut Void. Lub Limbo? Można. To poczekaj, to idziemy na Voida, to zobaczysz, jak wygląda Void z możliwością latania. Dobra, jesteśmy teraz na Voidzie i zobacz, czy doleciałeś kiedyś tam do tego kwadrata lub coś? Teraz jest to możliwe i możemy dać ci freecama, okej okay, i... Ale lecę. No szybko, jakbyś dobra. Chciał zobaczyć, jak wygląda mapa z góry. Jeszcze możesz scrollem, możesz się oddalić. Kamerę, szybko. Albo znaczy przybliżyć takiego wtedy. Zooma. Takie POV zmieniane. Takie, no, zmieniane okay. POV. Miniaturki by się łatwiej robiło. No, to wiem, bo dużo youtuberów pisze do mnie właśnie, żeby dostać do miniatury, więc no, możesz też, jak chcesz, a to można, zawsze. A, że dopiero jak jesteś w serwerze z tak, takim tak, partnerem, tak. To możesz... Tak, jeżeli jestem z tobą na serwerze, to mogę ci to wtedy dać i możesz sobie oglądać całą mapę i wszystkie ukryte zakabarki na przykład. Wow. Ej, stary, w ogóle dziwnie ta mapa jest zrobiona od środka, że jak się wchodzi, to takie fioletowe jakby tak, części, no. Nie? Tak, to w ogóle od dołu, no, tak jakby jak gdzieś wojdzie, to fioletowe się robi wszystko. Dobra, no ale może teraz przejdziemy do krainy Kauai, bo tutaj jest taka prosta kraina, ale polatać tu ładnie naprawdę jest. Dobra, tam będzie fajnie. I jesteśmy teraz na Kauai World, co nie? I teraz tak. Jak ten świat wszedł od początku, myślałem, że będzie można oszukać. Bo jak dobrze wiesz, to zobacz. Aaa, że za skrzynkami wiesz, co się pojawia. Za skrzynkami, co się pojawia i będzie... I myślałem, że wiesz, no ja sobie przelecę i sprawię, gdzie jest jajko. No i co? A, tutaj też możesz tak zrobić. Ale dalej już nie. Dobra, no. Teraz dam ci tu freecama i polecimy sobie tu w kilka ciekawych miejsc. Dobra. Ja tu już pisuję, okej, okay, i sobie go wpiszę. Gdy polecisz sobie na koniec tracka, zobaczysz, że tam się coś świeci. No, i co to znaczy, że tu będzie to jajce? Znaczy, no tu mogłoby być, ale kiedy to jajce się pojawia? Pojawia się dopiero wtedy i wiadomość jeszcze się pojawiło, czy nie, jak zniszczysz trzecią skrzynkę. Czyli zabezpieczył to. Ale w innych się też świeci, co nie? Tak jest, każdy się świeci, no. Tylko po zniszczeniu trzeciej skrzynki masz 25% szans, że pojawi ci się akurat w tym miejscu. Więc możesz to polecieć na przykład do trójki, sprawdzić i tak samo będzie się świeciło w tym samym miejscu. Ej, tak, a myślałem, że wiesz, że świeci się tylko w miejscu, gdzie to jajco się zrespi i to byłoby takie OP. Też tak na początku myślałem, no. Też tak myślałem, że aj, będzie można oszukać. Ale jednak szkoda, nie, to jest zrobione tak, że masz szansę. Dobra, przelećmy sobie teraz do drugiej krainy. Tutaj z tymi domkami. Tutaj cały czas na freecamie. I tutaj jak zjedziesz sobie pod ziemię, to zobaczysz sobie, że masz dwa ukryte domki. Ej, co jest? To można tak jakby patrzeć, co może być w kolejnych update'ach. Tak, albo po prostu co zostało na chwilę ukryte, zamknięte, bo na przykład można zobaczyć, że u góry jest drzewo, to różowe,
a pod spodem pod nim jest domek, tak jakby, nie wiem, chciał zrobić tu domek zamiast drzewa, ale jak się rozmyślił. A, może, faktycznie. No więc, tak. No, tak, no i nieraz właśnie naprawdę można nieraz spojrzeć rzeczy, które jakby miały być, ale jednak nie ma i coś, wiesz, albo nieraz jakieś błędy, których zapomniał usunąć, też nieraz były za mapą. Na przykład... A miałeś... No? Nieraz jak był event tego świętego Piotra, to jajko cały czas daleko poza mapą było, można do niego było dolecieć za pomocą tego freecama. O ja, ej, a miałeś jakieś takie właśnie wcześniej info o jakimś update'cie właśnie dzięki temu? Coś, co inni nie widzieli? Znaczy, tak, jest taki specjalny czat dla partnerów i na przykład jako pierwszy mogłem zobaczyć, jak wyglądały te Titanic balony na żywo, jako maskotki. Aha, na żywo. Pokazał je, tak jakby Preston wysłał sobie zdjęcie z nimi na czacie partnerów. Jak jeszcze nawet taki nie było... private chat, dostępny tylko dla wybranych osób. Tak jest, i można było zobaczyć, jak duży jest w ogóle ten pluszak. No mi się nie udało niestety go dropnąć. A w sekundę dosłownie zamówiłem i tak, nie, no, nie weszło. Też tutaj próbowałem z koleżanką i niestety się nie udało, bo w ogóle po kilku sekundach na eBayu stały już po 10 razy drożej. Ja nie wiem, jak oni tak szybko to kupili. Na tym eBayu to może też scam jest. No. No, ale no były drożej. Dobra, teraz tak, mamy tutaj dalej, już jesteśmy przy tym dojo, co nie? I mamy tutaj trzy budynki. I teraz tak, jak patrzymy na to dojo, to lecimy w prawą stronę i wylatujemy za głazy. I mamy tutaj niebieski budyneczek. Nie wiem, czy widziałeś? Czekaj, bo troszeczkę wolno lecę, ale dobra, już dobra. Powoli tam. Ale nie ten duży, nie ten duży, tylko ten mniejszy po prawej stronie. No. Bo jest taki duży, jest ten mały. Okej, ej, co to jest? Nie wiem czemu, jest tutaj ten mały taki niebieski. Mm-hmm. Nie wiem, co on tutaj robi, ale po prostu jest. To jest ten, a co jest... większy ma coś świecącego się. Tak, no możemy teraz polecieć do tego większego i może skojarzysz to miejsce. A, no wiem, tam jest przejście do tak tego. Tak jest, to jest to przejście i tutaj masz jajko za to i masz tą skrzynkę dużą. A, okej, okay, czyli on chowa w takich miejscach poza mapą te... Ja myślę, że tak. Wiesz, to będzie... bezpośrednio za tym przejściem. Nie, w każdym miejscu jest tak jakby troszeczkę poza mapą, żeby nie można było już łatwiej dolecieć, albo jakoś się zbugować. Bo prawdę mówiąc, jakbyś się zbugował, wszedł na te kamienie, zeskoczył, to mógłbyś niszczyć tą skrzynkę, nawet nie mając tych, wiesz, kasy całej. O, no. Ej, ale fajne, naprawdę. Nie wiedziałem, że takie coś jest. To nowości. No, nowości. No, tutaj daje duże możliwości. I jeszcze właśnie, przelećmy sobie teraz jeszcze do, jakby to powiedzieć, tu gdzie wchodzi się do dojo, co nie? Mhm. To teraz przeleć przez tą, jakby to, koło tej skrzynki różowej takiej. Dobra, koło, dobra, jest. Tutaj, tak. I wleć sobie w to w żółte i po drugiej stronie obróć się, też jest żółte i zobacz, co na nim pisze. Ej, widzisz? Jest znaczek coina i 45 coś. No. i to... A to ile to normalnie kosztuje, bo już nie pamiętam. 25, a tu jest 45 coś. Jest, co, tu jest albo jakiś leak kolejnego update'u, albo jakiś błąd. To może miało być za 45 na początku, ale i obrócił. I obrócił. Ale śmieszny ten taki korytarzek, tak sobie idziesz i można byłoby tutaj dać jakiś labirynt. No, coś można było dać, w ogóle labirynt i wtedy dochodzisz do dojo, no. No, to byłoby mega mocne. Ej. Albo labirynt, w którym musisz niszczyć skrzynię i na przykład niszczyć skrzynię, a tam nie ma przejścia. O, ej, no to tak jak masz tu na początku, coś takiego. Preston, dawaj partnera, będę ci wymyślał pomysły na update'y. Tak jest, trzeba tutaj, piszcie w komentarzach, partner Dravojana. Przydałby się, za dużo robuxów już wydałem, żeby nie mieć partnera. No, to na pewno by się przydał, to możliwe, że ten. Napiszemy, żeby dał ci partnera, o. Widzowie, też piszcie w komentarzach. No i co? To chyba będzie tutaj wszystko z tego tutaj, co można na razie. Sekretów jest dużo więcej, no ale i to jest... I fajny efekt kamerki jest, jak lecisz do tyłu i równocześnie przybliżasz kamerę. Taki kinematograficzny efekt. Śmieszny. Lecisz do tyłu postacią i przybliżasz w tym samym momencie. No, można się bawić na pewno fajnie. No, ej, no. Dobra, teraz to zrobiłem, to taki... No, można się na pewno dużo pobawić i pozmieniać. Dobre ujęcia do filmu były w końcu. No, to jak coś, to możesz zawsze pisać. Ja wbiję, dam ci firkama i widzisz. I możesz zrobić ujęcia do filmów. Fajna opcja. Dobra. Zazdro. Dobra, widzowie. To był odcinek z Wojanem. Ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Pa, pa.